Sebuj, odległość 132 metry, to nie jest odległość imponująca, a tylko 0,7 punktu dodanych. Ryoyu Kobayashi, jeżeli ktokolwiek może w tym momencie spróbować włączyć się tutaj do walki z czołówką, to właśnie Ryoyu Kobayashi, 139,5 dzisiaj w serii próbnej. Drugie miejsce wczoraj w kwalifikacjach, Ryoyu w powietrzu i proszę zobaczyć, gdzie ląduje reprezentant Japonii. No on jest niesamowity, w tym sezonie 17 razy na podium zawodów Pucharu Świata, 11 zwycięstw, 141 metrów. Wysokie noty od sędziów, 3, 2 osiemnastki, 2 razy 18,5, 1 dziewiętnastka w powietrzu, ładnie. A jak z lądowaniem była u Ryoyu Kobayashiego? No, dobrze, był ten telemark. 18 i 18,5 punktowe noty, tylko 2,6 punktu dodane za wiatr, co oznacza, że jednak wyprzedza Andreasa Stiernena i Ryoyu Kobayashi o 1,5 punktu. Ryoyu Kobayashi, czy po swoje 12 zwycięstwo, czy po awans w Row R, prowadził 1,5 punktu przed Stiernenem, skoczył jedyny ponad 140 metrów w pierwszej kolejce. Ryoyu w powietrzu, będzie bardzo daleki skok, świetny skok Ryoyu, to przypieczętowy. Potrafi to robić pięknie, wykorzystywać warunki, atmosferę i koniunkturę i skacze jeszcze dalej niż w pierwszej serii. 141,5 metra, o ile pokonał Krafta, za chwilę to sobie wszystko obliczymy, bo tracił do niego 18 punktów. On go oczywiście jeszcze nie wyprzedzi, ale bardzo zbliży się do niego, do Johanssona, a w końcu jeszcze 5 skoków do końca całego Row R, a więc jest czwartym Japończykiem, który tutaj w Trondheim wygrywa. Po Haradzie, po oczywiście Kasaim najpierw, no i po Daiki, i to dziś po raz 12 w tym sezonie zwycięża Ryoyu Kobayashi. A więc dzisiejszy konkurs ma dwóch bohaterów. Pierwszym z nich to Andreas Stiernen, który w tak fantastyczny, znakomity sposób kończy swoją karierę. Ryoyu Kobayashi to bohater numer dwa. O 17,9 punktu wyprzedził Stefana Krafta, więc ta różnica w cyklu Row R będzie minimalna. Mówiłem o tym na początku tej serii finałowej. 12 w tym sezonie zwycięstwo w Ryoyu Kobayashiego, a więc na liście wszechczasów zrównał się z Janem Ahonenem na trzecim miejscu. I przyjmuję gratulacje i Ryoyu Kobayashi za wspaniały konkurs, za to cudowne zwycięstwo, i Andreas Stiernen za drugie miejsce, za także miejsce na podium i za ten ostatni konkurs w karierze. A więc Ryoyu już jest drugi. To jeszcze wyniki tego konkursu z pięknym pożegnaniem Andreasa Stiernena, z 12 triumfem Ryoyu Kobayashiego, z medalem, przepraszam, z kolejnym miejscem na podium Stefana Krafta, z 10 dopiero pozycją Roberta Johanssona, biorąc pod uwagę jego aspiracje w cyklu Row R, z najlepszym z Polaków, 11 miejscem Piotra Żyły i z 13 pozycją Jakuba Wolnego i Kamil Stoch i Dawid Kubacki na 17, 18 miejscu, a więc w drugiej dziesiątce czterech Polaków. Jeżeli chodzi o klasyfikację cyklu Row R, Stefan Kraft pozostaje liderem tej klasyfikacji, natomiast Ryoyu Kobayashi, który tracił ponad 27 punktów przed dzisiejszym konkursem, teraz zbliżył się do Stefana Krafta na odległość 9,5 punktu. Zaledwie wyprzedził Roberta Johanssona. Johansson, Norweg, w cyklu Row R traci już